Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego SLD Leszka Millera, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sebastiana Wierzbickiego, ale pozwólcie Państwo również przedstawić naszych gości. I tak chciałbym przedstawić Pana Jana Śmigałę, Pana Ryszarda Niedbałę, Stanisława Pieczarę, Emilię Borkowską, Marzenę Kruk i Panią Halinę Kosicką. Są to przedstawiciele warszawskich ogrodów działkowych. No właśnie, i dzisiaj chcemy Państwu przedstawić projekt nowelizacji ustawy, który zostanie złożony przez Laski Marszałkowskiej w sprawie właśnie rodzinnych ogrodów działkowych. Zatem oddam głos Panu Przewodniczącemu. Chcę tylko Państwa poinformować, że przez ostatnie 3,5 miesiąca intensywnie pracowaliśmy. Zebraliśmy prawie 200 tysięcy ankiet, w których pytaliśmy właśnie o potrzeby działkowców, również o to, czym mamy przygotować projekt ustawy. I po tych konsultacjach, po zebraniu 200 tysięcy właśnie ankiet, przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy, o której powieszę, że przewodniczący Leszek Miller, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo pamiętają, Trybunał Konstytucyjny uchylił prawie połowę artykułów obowiązującej ustawy o ogrodach działkowych. I Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi 18 miesięcy, aby Sejm wykonał orzeczenie, to znaczy uchwalił nowe prawo. Ten czas, którym Sejm dysponuje, minie 1 stycznia 2014 roku. Można by tak powiedzieć, że zostało już niewiele czasu, trochę więcej niż rok. Sojusz Lewicy Demokratycznej od samego początku towarzyszył działkowcom w ich staraniach o to, żeby nowe prawo z jednej strony spełniało wymogi Trybunału Konstytucyjnego, ale z drugiej strony chroniło działki i działkowców. Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje i w ich wyniku napisaliśmy ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, albo jak to woli, szerszą nowelizację tego prawa, które jeszcze obowiązuje. I dzisiaj postanowiliśmy nasz projekt złożyć do Laski Marszałkowskiej, licząc na to, że pani marszałek Kopacz stosunkowo szybko uruchomi procedurę. Wiemy też, że Polski Związek Działkowców pracuje nad projektem obywatelskim i zapewne obydwa, może jeszcze inne, spotkają się we wspólnej debacie, ale wypełniamy tym swoje zobowiązanie, że przedstawimy nasz autorski projekt. Nasz projekt idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy usuwa te wszystkie artykuły, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, ale z drugiej strony tworzy gwarancje prawne i finansowe dla rozwoju i trwania ogrodów działkowych. Tak się w 20-paroletnim okresie polskiej transformacji zdarzyło, że zawsze, kiedy w Polsce rządziła prawica, zawsze próbowano zlikwidować ogrody działkowe. W Sejmie wielokrotnie zgłaszano rozmaite inicjatywy, także i w poprzedniej kadencji, które de facto szły w kierunku likwidacji ogrodów działkowych. Te tendencje były zwykle wspierane przez potężne grupy biznesowe, finansowe, przez deweloperów, którzy na atrakcyjnych rejonach chcieliby zapewne prowadzić jakąś działalność inwestycyjną i zamiast działek mielibyśmy nowe wysokościowce, apartamentowce czy centra handlowe. Tymczasem trzeba zdawać sobie sprawę, że zwłaszcza w wielkich miastach, tak jak Warszawa, ogrody spełniają funkcje i rekreacyjne, funkcje specjalnych stref, zielonych płuc miasta, ale także są miejscem pozyskiwania zdrowej i taniej żywności, bo przecież wielu polskim rodzinom żyje się źle i każdy wydatek jest poważnym problemem dla ich budżetów rodzinnych. Więc z różnych powodów, także i z tych ekonomicznych, my zdecydowanie przeciwstawiamy się jakimkolwiek próbom
likwidacji ogrodów działkowych i uważamy, że nasza inicjatywa ustawodawcza wychodzi naprzeciw zarówno poglądom Trybunału Konstytucyjnego, ale także idzie w kierunku zachowania tej substancji, która jest i dalszego rozwoju ogrodów działkowych. Proszę teraz o zabranie głosu panią Halinę Kosicką, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i chcę gorąco podziękować za czas, który Państwo nam poświęcacie. Sprawy ogrodów działkowych dla nas działkowców są sprawami bardzo ważnymi i dziękujemy, że chcecie Państwo chwileczkę czasu poświęcić i usłyszeć, dlaczego są dla nas tak ważne. To może w pierwszej kolejności, nawiązując do wypowiedzi przewodniczącego pana Leszka Millera, rzucę króciutką informację. Ogrody działkowe w Polsce, szczególnie w mieście, zajmują prawie tyle samo miejsca, co parki. Trzeba zwrócić również uwagę na to, że utrzymanie zieleni, utrzymanie parku w mieście to są olbrzymie koszty. Może warto byłoby właśnie pod względem kosztów zwrócić uwagę na fakt, że o tę zieleń, która jest w ogrodach działkowych, dbają działkowcy i im za to się nie płaci. Oni robią to z przyjemnością, nie tylko dla siebie, ale dla szerokich rzesz naszego społeczeństwa. Druga bardzo ważna informacja to, proszę Państwa, Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm, że normy, które gwarantują życie w zdrowych warunkach, szczególnie w miastach, w Warszawie są bardzo zaniżone, bo gwarancją zdrowia jest 50 metrów kwadratowych zieleni na mieszkańca. W Warszawie jest to tylko 19 metrów kwadratowych. Jeżeli ten proces, który się rozpoczął w momencie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie zostanie zahamowany i pójdziemy w kierunku rozwoju naszego miasta jako zbiorowiska betonu, stali i szkła i zapomnimy o tym, że zieleń gra ogromną rolę dla nas wszystkich, nie tylko dla działkowców, to niestety będzie coraz gorzej i ogrody działkowe znikną z powierzchni naszego miasta i naszego kraju. I w tym miejscu chcę bardzo podziękować klubowi parlamentarnemu SLD za to, że wspiera nas od samego początku, od momentu, kiedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stał się dla nas faktem, aby ogromnym zaskoczeniem, rozczarowaniem i powiem szczerze, niezrozumieniem, dlaczego przez 7 lat ustawa funkcjonowała, wszystko było w porządku, a nagle okazało się, że połowa tej ustawy to nadaje się tylko i wyłącznie do śmietnika. Dlaczego chcę podziękować? Dlatego, że zwiększa to nasze szanse działkowców, którzy muszą się nabiegać i nakłopotać ze zbieraniem 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej. Daje to szansę, że jak będą dwa zaspokajające interesy działkowców projekty, to któryś z nich obroni nas po prostu. Apeluję bardzo i bardzo gorąco Państwa proszę o lobowanie za ogrodami działkowymi. Dziękuję wielkie. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Nikoła, bardzo proszę. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, może dopełniając te słowa, które tu padły przede mną, w zasadzie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nastał bardzo ciężki okres dla działkowców i wtedy, zaraz po tym wyroku, politycy wszystkich ugrupowań praktycznie rzecz biorąc podawali rękę działkowcom. Myślę, że dotrzymają słowa przede wszystkim w terminie, który wyznaczył Trybunał, który z projektów uchwał o rodzinnych ogrodach czy ogrodach działkowych będzie procedowany. Bo chyba najgorsze, co mogłoby nas spotkać, to że minie ten termin wymagany i w zasadzie żaden z tych projektów nie uzyska większości posłów, którzy jak dotychczas no, chyba niezbyt szybko i sprawnie i na korzyść działkowców pracują. Ja myślę, że właśnie te projekty, które się już ukazują, są podstawą do dyskusji i na pewno projekt obywatelski, jak i również projekt SLD, który ujrzymy już niebawem, będą podstawą do tegoż, co zostało obiecane po Trybunale Konstytucyjnym. I mam jeszcze jedną prośbę do samorządowców, aby też przypatrywali się badaniom opinii publicznej. Bo przecież te badania wykonane właśnie przez na przykład CEROS twierdzą, że 82% społeczeństwa jest za utrzymywaniem ogrodów. A dlaczego?
Dlatego, że społeczeństwo dużych miast nie wierzy w to, że zabierając ogrody, powstaną tam parki i zieleńce. Powstanie tam na kolejne murowane, zamknięte osiedle lub następny jakiś pawilon czy supermarket. No chciałbym, aby te sprawy były brane pod uwagę i mam nadzieję, że wówczas działkowcy dadzą sobie radę na tych swoich małych poletkach zielonych. Dziękuję bardzo. Sebastian Wierzbicki, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w Warszawie jest 176 ogrodów działkowych, 30 tysięcy działek. My, nie czekając na to, aż Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o działkowców, chcemy podjąć działania na rzecz obrony istniejących ogrodów. W tej chwili w Warszawie przygotowane jest nowe studium zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy. Czyli jest to dokument, w którym jest zapisane, co w którym miejscu może być wybudowane. Wiemy z pierwszych planów planowego gminizacji i urzędników, że część ogrodów działkowych ma być przeznaczana na, jako zwrot roszczeń do byłych właścicieli, którzy utracili swoją własność na podstawie dekretu Bieruta. Chcemy się temu przeciwstawić. Klub Radnych SLD będzie zgłaszał wnioski w imieniu działkowców mające na celu obronienie każdego z tych ogrodów i zapewnienie zapisania w tych dokumentach praktycznych istnienia ich dotychczasowych lokalizacji. Szanowni Państwo, podsumowując tylko dwie rzeczy, które warto, żebyście Państwo zapamiętali w ramach tej ustawy. To po pierwsze, nasza ustawa zakłada zwolnienie z wszystkich opłat i podatków i po drugie, działkowcy będą mogli się zrzeszać w ramach ustawy prawo o stowarzyszeniach. Natomiast chciałbym jeszcze tylko słowem odnieść się do projektu Solidarnej Polski, która złożyła właśnie projekt ustawy, z którego wynika wprost, że główne założenia i zagrożenia, które wynikają z tego, to po pierwsze likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz możliwość likwidacji ogrodów ze względów na potrzeby gospodarcze gminy i obciążenie całością kosztów przekształceń działkowskich. Inaczej mówiąc, projekt Solidarnej Polski zmierza wprost do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.